makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. Hej! Zanim przejdziemy bezpośrednio do vloga, to mam dla Was tutaj krótką informację. Otóż właśnie teraz startuje konkurs na nowy kolor dla odkurzacza Redroad. Do wygrania jest mnóstwo upominków i wystarczy, że wejdziecie w link, który znajduje się na dole pod filmem, dołączycie do tego konkursu i stworzycie projekt, w którym wybieracie kolor odkurzacza, udostępnicie to na swoim Instagramie i tym sposobem bierzecie udział w losowaniu właśnie różnych upominków. I to jest jedna rzecz, ten konkurs trwa do 15 września. A kolejna rzecz jest taka, że słuchajcie, będę miała dla Was odkurzacz. Chciałabym nagrodzić jednego z Was, który obserwuje mnie już od jakiegoś czasu. Chcę po prostu tutaj jakby wynagrodzić Waszą aktywność tutaj na moim kanale i podziękować za to, że jesteście tutaj razem ze mną i tak długo, więc będę miała dla Was rozdanie, w którym będzie można wygrać robot odkurzający, mopujący, dokładnie ten sam, który posiadam właśnie ja w białym kolorze. Nówka sztuka, który czeka właśnie w kartonach, więc możecie się spodziewać niedługo takiej informacji o rozdaniu, o konkursie w jednym z kolejnych filmów, na pewno we wrześniu. Na bieżąco też będę Was informować na moim Instagramie, na Instastory, więc myślę, że jest na co czekać i warto wziąć udział w moim rozdaniu, gdzie no do wygrania jest fajna rzecz o bardzo dużej wartości. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość, gdzie będę mogła nagrodzić jedną osobę i że mam taką możliwość właśnie zrobić to z marką Xiaomi. Więc do usłyszenia niedługo, a my zaczynamy vloga. Ohej, dzisiaj słuchajcie, mamy wtorek. W weekend byliśmy w Gdańsku, wyjechaliśmy w piątek, wróciliśmy w poniedziałek. Pogoda była średnia, znaczy nie była zła, była w miarę spoko. Piątek, sobota i niedziela była taka w kratkę, raz słońce, raz deszcz, ale nie wiało, więc całkiem fajnie się nawet spacerowało. No i w ogóle ja, słuchajcie, się rozchorowałam. Na początku bardzo mnie bolało gardło i właściwie ja już to czułam w piątek, bo w piątek byliśmy w Muzeum II Wojny Światowej, w ogóle miejsce, które Wam bardzo polecam, więc jeśli będziecie w Gdańsku, to tam koniecznie trzeba się wybrać. I tam już czułam, że zimno mi w stopy. I ja już wiedziałam, że coś będzie nie tak. Później wieczorem zaczęło mnie boleć gardło i to właściwie dosyć mocno. Na drugi dzień kupiłam sobie właśnie tabletki Orofar, bo one bardzo dobrze znieczulają. No i wyszedł mi katar już chyba w niedzielę i mam katar do tej pory, aczkolwiek jest to, powiedziałabym, bardzo delikatne przeziębienie i czuję się naprawdę całkiem nieźle. Jestem przeziębiona, ale to nie jest nic wielkiego. I tak, jak już tutaj jestem, to chciałam właśnie tak, powiedzmy, z Wami pogadać, później na pewno się odezwiecie w komentarzach, ale odnośnie rudych włosów. I tak, jeśli chodzi o moje włosy, znaczy zawsze uważałam, że jestem blondynką, ale właśnie z takimi ciepłymi, rudawymi refleksami i właściwie takie są, tak mi się wydaje, moje włosy. Natomiast jeśli chodzi o Adasia, Adaś ma bardzo ciepłe włosy, wręcz właśnie takie rudawe i on ma włosy po mnie. Po pierwsze ma bardzo cienkie, ale gęste włosy. Ja mam takie same, mam cienkie, ale gęste i jak byłam małą dziewczynką, miałam bardzo jasne blond włoski. Nawet moja mama ucięła taki mały kucyk włosów, ma schowany w kopercie. No i na końcu jest taki fajny mały loczek i to są włosy blond. Ja miałam kiedyś bardzo piękne takie włosy blond i właściwie chciałabym, żeby dalej były takie jasne, ale tak naprawdę moje są w kolorze takiego ciemniejszego blondu, troszkę taki, no kiedyś mówiłam mysi kolor, ale to nie jest mysi kolor. Mnie naturalne włosy akurat na ten moment bardzo mi się podobają, kiedyś mi się nie podobało, więc często je farbowałam, ale nieważne. Adaś ma włosy po mnie. No i też ma właśnie tak w takim no ciepławym odcieniu blond. Latem robią się bardzo jaśniutkie, ale teraz pewnie zrobią się właśnie takie nieco ciemniejsze i cieplejsze.
Aczkolwiek, słuchajcie, bardzo ładne włoski i czasami sami się śmiejemy, że mamy rudego chłopczyka, że ma takie piękne rude włoski, ale słuchajcie, czasami zdarzają się takie niefajne komentarze: ojej, twój syn jest rudy. Albo: a po kim on ma ten kolor włosów? Wiecie co? Po pierwsze, to jest bardzo niefajne i przykre, kiedy jeszcze ludzie tak po prostu, wiecie, wytykają palcami: hej, on jest rudy. To tak jakby pokazując, że ten ktoś jest gorszy, albo że jest, nie wiem, jakiś wypaczony, albo jest trędowaty. Jakby był gorszy od kogoś innego. No bo dlaczego osoby, które mają rude włosy, miałyby być gorsze? I dlaczego mają być wytykane palcami i jakby traktowane z góry tak z pogardą i z takim negatywnym nastawieniem? No powiem Wam, że bardzo mi się to nie podoba i wydawało mi się, że to już jakby odeszło do lamusa i w niepamięć i każdy zrozumiał, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku i że my wszyscy jesteśmy tacy sami bez względu na kolor skóry, kolor włosów, sposób ubierania się, to czy ktoś ma, nie wiem, tatuaże, czy ich nie ma. Po prostu wydawało mi się, że to już jest jasne i nie trzeba nikomu tłumaczyć, żeby po prostu takich rzeczy nie robić, bo komuś może się po prostu zrobić przykro, a szczególnie kiedy wypisują to ludzie dorośli, ludzie, którzy mają swoje dzieci i dają przykład swoim dzieciom, a później mój syn musi na przykład wysłuchiwać od innych dzieci niestosownych słów i znosić jakieś przykre sytuacje, nie wiem, w żłobku, w przedszkolu, bo ktoś wytyka go palcami, bo ma inny kolor włosów, bo tak rodzice powiedzieli, albo tak gdzieś usłyszeli od innych dorosłych, zasłyszeli od kogoś innego. Więc no to jest niefajne, słuchajcie, no to jest... Czasami jeszcze jak czytam, tylko nie jest tego dużo, ale zdarzają się takie sytuacje i czasami mnie to po prostu rozczarowuje. Ja już właściwie powinna być do tego przyzwyczajona, ale po prostu ręce mi opadają, bo no pokazuję mojego syna i w ogóle jakby zmieniłam zdanie, bo kiedyś go zakrywałam i tak dalej, ale stwierdziłam, że to nie ma sensu. Po pierwsze, że raz, robiłam to nieudolnie, a dwa, bardzo często, kiedy w sumie nagrywam coś, on jest w tle albo wkrada mi się gdzieś tam w kadr, więc jakoś tak naturalnie on uczestniczy w tych vlogach i w niektórych ujęciach, więc stwierdziłam, że nie ma sensu. I jeśli okaże się, jeśli będzie starszy i powie mi, że nie chce on być widoczny w tych filmach i nie ma ochoty na to, żeby go pokazywać, to oczywiście tak będzie i uszanuję jego decyzję. Sam gdzieś tam wkrada mi się w ten kadr i sam lubi kamerę, sam też za nią czasami chwyta i sobie do niej gada, więc niech tak zostanie, jak jest. Właściwie czemu nie, mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Jemu póki co na razie też nie, ale jeśli będzie tak, że któregoś dnia on mi powie i zmieni zdanie i stwierdzi, że on nie chce być na tych nagraniach, no to oczywiście nie będzie, więc to już będzie jego decyzja. Natomiast na ten moment jakoś tam wspólnie uczestniczymy po prostu w tych vlogach, więc no zdaję sobie sprawę, że jakby ja i on jesteśmy narażeni na różne komentarze ze strony ludzi, ale chcę jakby powiedzieć, że to nie jest fajne. Szczególnie już też nawet nie chodzi o mojego syna, ale też o inne dzieci i chodzi o to, żeby zwracać uwagę na to, jak mówimy o innych ludziach, jak ich oceniamy i czego uczymy przede wszystkim swoje dzieci, żeby później nie nabywały tych negatywnych nawyków, bo później rodzą się jakieś nieprzyjemne sytuacje w przedszkolach i żłobkach, gdzie dzieci wytykają siebie palcami bądź po prostu się wyzywają niepotrzebnie i później powstają niefajne konflikty. Więc przestrzegam przed tym, żeby czasami ugryźć się w język i pomyśleć, zanim się coś powiem, bądź też nawet o coś zapytam, bo też czasami niektóre pytania po prostu są nietaktowne albo w nieodpowiednich momentach, sytuacjach, okolicznościach. Tak, więc to i jeszcze kolejna rzecz, do której chciałam się odnieść, to moje tańce w kuchni. No słuchajcie,
Ja akurat lubię tańczyć, lubię śpiewać. Zdarza mi się tak, że robię to na co dzień. Zdarza mi się tak, że jest to co tydzień, kiedy sprzątamy dom, więc robię to, kiedy gotuję, bo sprawia mi to fun, sprawia mi to radość. I też kiedy sprzątam, bo wtedy... i też kiedy w sumie ćwiczę, bo mnie to bardzo mobilizuje, dodaje energii i jakoś tak nakręca mnie pozytywnie. Więc w sumie tańczę bardzo często i to nie jest tak, że robię to bezpośrednio przed kamerą tylko po to, żeby się, nie wiem, popisywać albo nie wiadomo, co tam robić, tylko to był akurat taki moment, kiedy sobie tańczyłam, śpiewałam, miałam fajny utwór i tak sobie pomyślałam, a okej, dobra, postawię kamerę, niech sobie tam stoi, może coś mi się uda wpleść w film z tego, co tutaj robię, bo moje filmy są trochę gadane, trochę takie z ujęciami, kiedy w tle właściwie ja coś tam robię, ale nic nie mówię. Czasami jeszcze dodaję do tego muzykę, żeby był fajny nastrój, fajna atmosfera, więc w mojej ocenie jest to naturalne, bo ja tak funkcjonuję na co dzień i czasami też włączam sobie muzykę, żeby czasami zagłuszyć. Nie wiem, czy się powtarzam. Czasami też włączam sobie muzykę, żeby zagłuszyć swoje myśli, kiedy chcę uciec od tego, co siedzi mi w głowie i po prostu tak się trochę wyciszyć, zrelaksować, więc też wtedy bardzo często sobie puszczam muzykę i trochę to pomaga, co prawda na chwilę, ale pomaga, więc no tak to u mnie bywa. Pokazuję, jak ja funkcjonuję na co dzień i co lubię robić. Jeśli dla kogoś to jest sztuczne i ktoś na co dzień nie tańczy, no to okej, że ktoś może w taki sposób to postrzegać, ale dla mnie to jest, no lubię. Po prostu lubię. I jeszcze kolejna rzecz, słuchajcie, zapisałam się na laser. Natomiast dopiero na październik, po 18 października, laser na cerę naczynkową. Chciałam już na wrzesień, ale dziewczyna mi powiedziała, że przez to, że trochę opalałam twarz i nieregularnie stosowałam filtr 50, to lepiej jest i bezpiecznie będzie, jeśli ten laser zrobię sobie właśnie w październiku pod koniec miesiąca, ale jestem już zapisana, jestem umówiona i jestem bardzo mocno zdeterminowana, żeby to zrobić i zrobię na pewno i zdecydowałam się na całą twarz. Natomiast nie wiem, czy wystarczy jeden zabieg, czy to musi być seria kilku zabiegów, tego jeszcze nie wiem, ale na pewno podzielę się z Wami efektami. Myślę, że zrobię sobie ujęcia przed, zrobię sobie ujęcia po i pokażę Wam zbliżenia i zobaczycie. Dlatego niektóre dziewczyny mi pisały, że, czy różne były opinie, nie wiem, czy to też czasem nie zależy od... jakim laserem zabieg jest wykonywany, aczkolwiek niektóre dziewczyny pisały, że u nich efekt utrzymywał się krótko, a jedna dziewczyna napisała, że z kolei u niej mijają 3 lata i efekt w dalszym ciągu jest bardzo fajny i zadowalający, więc nie wiem, ja w każdym razie idę do Laser Deluxe w Poznaniu, to jest chyba jedna z takich najsłynniejszych placówek z laserami do depilacji, właśnie cera naczynkowa i laser frakcyjny, jakieś tam inne lasery, więc spróbuję tam i zobaczymy, jakie będą efekty. Nie mogę się już doczekać, ale cieszę się, że się w końcu zdecydowałam. I zamierzam zrobić listę w ogóle. Zobaczcie, jakie krótkie te włosy, aż w ogóle żal pokazywać. W Gdańsku trafiliśmy do kolejnych fajnych knajp. W jednej w sumie też łącznie w końcu byliśmy 3 razy, trzykrotnie na śniadaniu. 2 razy na śniadaniu i na obiedzie, to jest Mont Balzac, niedaleko restauracji Chleb i Wino. W ogóle do Chleb i Wino też wstąpiliśmy, ale czekaliśmy w kolejce godzinę, ale warto było, bo było przepysznie. Znowu trafiliśmy na fajnego kelnera, bardzo sympatycznego. No atmosfera w tej restauracji jest naprawdę bardzo spoko. No i też mam jeszcze taką jedną fajną knajpę na śniadania z fajnymi smoothie i mam genialną cukiernię, gdzie można kupić też ciastka ewentualnie na wynos. Można tam zjeść na miejscu, napić się dobrej kawy. To jest Marina Cafe. No genialne.
Także myślę, że zrobię taką listę jakby miejscówek na moim Instagramie i zrobię taką wyróżnioną relację po to, żeby, nie wiem, ktoś tam mógł wejść i sobie zerknąć i ewentualnie skorzystać z poleceń, ale też chciałabym właśnie dla siebie zrobić takie, żebym mogła zapamiętać właśnie te miejscówki na przyszłość. Bo tak wydaje mi się, że w Gdańsku będziemy już teraz bardzo często, w tym roku na pewno jeszcze raz się wybierzemy, bo musimy. Więc no, Gdańsk będzie teraz takim chyba częstym punktem odwiedzin, tak myślę. Kurczę, tak jak nigdy nie bywałam w Gdańsku, tak teraz będę w sumie chyba często, ale no tak mi się ten Gdańsk podoba. Tak, a ja żeby się tutaj podleczyć i całkowicie już wyleczyć, to mam tutaj zupę, gorącą zupę ogórkową, a tutaj jeszcze sobie odstawiłam mięsko z odrobiną rosołu i myślę, że zrobię sos i będziemy mieć też tutaj od razu drugie danie. Tak, i nam to wystarczy, myślę, na 3 dni, bo taki był plan, a w piątek jedziemy z kolei w góry. W góry stołowe i będziemy no, dużo spacerować. Chcemy zaliczyć Szczeliniec. Jest tam jakiś wodospad i co? I Błędne Skały, to jest na naszej liście. Może wymyślimy coś jeszcze. No i mamy fajną taką bazę noclegową. Właściwie genialna baza wypadowa, genialna lokalizacja, bo właściwie do jednego, jak i do drugiego miejsca, właściwie do tych trzech, które wymieniłam, bo jeszcze wodospad, możemy udać się pieszo i w ogóle nie trzeba jechać samochodem, bo jest tak blisko. Jedyna, jaka była dostępna właśnie w tym najbliższym terminie i się udało. I w ogóle chyba będzie tak całkiem klimatycznie i jest to w ogóle baza ze śniadaniami, więc... Albo będziemy sobie robić śniadanie sami, zależy jakie będą te śniadania, albo właśnie my właśnie będziemy się posiłkować w tym hostelu. Bo tak został nazwany, że jest to hostel, ale jest to tak naprawdę, to są osobne pokoje z prywatnymi łazienkami, więc tak nie do końca hostel, ale tak się nazywa. Ponoć klimatyczne, fajne miejsce, więc postaram się w sumie to też nagrać, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Pogoda ma być w kratkę, mam nadzieję, że nie będzie padało, że nie zmoknę i nie rozchoruję się jeszcze bardziej. Ale patrzyłam na pogodę, to ma być słoneczko, więc trzymam się tej wersji. A z kolei jak wrócę, to mam ochotę wziąć się za porządki, w ogóle związałam sobie włosy, bo już mnie trochę tak... Dzisiaj jest kiepski dzień, znaczy średnio je ułożyłam, więc nie układają się tak, jakbym chciała. Ale dalej myję je w szamponie Basic Lab. Basic Lab, szampon oraz odżywka. I pisałyście mi, Ola, reklama, ty to recytujesz i w ogóle, co za kosmetyki. Ale moje drogie, ten szampon i odżywka naprawdę są genialne. I naprawdę mi się spodobały. W ogóle na filmie widać, jak włosy bardzo mocno mi się błyszczą, co rzadko się zdarza. I ja sama jak zobaczyłam to na filmie, to takie... Nie, no po prostu genialny jest ten szampon i ta odżywka, więc używam codziennie, zabrałam ze sobą na wyjazd i teraz też ze sobą zabiorę, a jak mi się skończą, to sobie kupię. Więc tak, to są dobre produkty do włosów. Wiem, że też część dziewczyn z mojego polecenia te kosmetyki kupiło, więc no mam nadzieję, że dacie mi później znać na przykład na Instagramie w wiadomościach prywatnych, czy się u Was te kosmetyki sprawdziły, więc piszcie koniecznie. Mam nadzieję, że się tak dobrze sprawdzą jak u mnie, bo ja jestem zadowolona. Tak, była to reklama, była to współpraca, ale kosmetyki są bardzo dobre. Zaczęłam też robić podpory dla malin, ale nie wiem, czy w tym tygodniu zdążę i dam radę, dlatego że no, już zostało niewiele dni, jest wtorek. Jutro będę montować film, więc nic nie dam pewnie rady zrobić. Może w czwartek uda mi się coś podziałać w ogrodzie, bo chciałabym też trochę w kuchni posprzątać, tam gdzie jest to moje takie ulubione miejsce przy oknie. Chciałabym tam jeszcze posadzić właśnie wrzośce albo wrzosy i zrobić sobie już taki jesienny klimacik, też kupić dynie.
Więc to i tą podporę właśnie dla malin. I wysiać jeszcze kilka rzeczy, może jeszcze zdążę, aczkolwiek ja w tym roku ze wszystkim jestem spóźniona. I rozejrzeć się jeszcze właśnie za tulipanami. Właśnie w Biedronce też już są cebule i u mnie kurcze przebrane. Więc może się jeszcze coś pojawi, no bo nie zdążyłam. Tak, także ze wszystkim ja coś ostatnio jestem bardzo spóźniona. I chcę zrobić tą podporę. Być może też już za późno, ale maliny dopiero dojrzewają i te pędy są naprawdę długie. Jak nie, to się to po prostu przyda na przyszły rok. I zostały mi trzy słoneczniki i słuchajcie, one są już puste, bo ptaki wszystko wyjadły. Więc zostały właściwie suche badyle z liśćmi i będę musiała te słoneczniki wyrwać, nawet z tego nie skorzystałam, ale ptaki skorzystały. I w tym roku też na pewno właśnie chciałam zasadzić trawę pod płotem, tylko jeszcze ich nie znalazłam i teraz właśnie mnie tak oświeciło, że właściwie mogłabym poszukać i akurat na przyszły tydzień by do mnie dotarły. Bo przyszły tydzień właśnie chciałabym zrobić też takie generalne porządki już tutaj w tym ogrodzie, no i zasadzić te cebule. Trochę właśnie posprzątać, bo jest taki mały miszmasz i bałagan w tym ogrodzie, więc już tak przedjesiennie właśnie. Dzięki temu, że u nas właśnie ostatnio bardzo dużo padało, to też te trawy zrobiły się bardzo gęste, bardzo zielone. To jest trawa, o którą też bardzo dużo dziewczyn mnie pyta. Jest to rozplenica japońska Hameln i ona jest właściwie, słuchajcie, bezproblemowa, w ogóle jej nie okrywam na zimę, ścinam ją dopiero wiosną, nie przemarza, pięknie, bujnie rośnie i stanowi naprawdę taki atrakcyjny element tarasu i w ogóle ogrodu, wygląda bardzo nowocześnie i bardzo mi się ta trawa podoba i w ogóle nie żałuję, że ona tutaj jest i została zasadzona. Pięknie to wygląda, w ogóle nawet też nie ma, słuchajcie, w tej górnej grządce nie mamy nawet nawadniania kropelkowego, a ta trawa jakoś się po prostu sama trzyma i ciągnie to, co spadnie z nieba. I nie podlewamy tutaj nic jakoś specjalnie. W zeszłym roku częściej właściwie ją podlewaliśmy, a teraz już tak jakoś się nie chciało. Tak, tutaj jest właśnie ten mój kącik z różnymi rzeczami. W ogóle jest tutaj już tak trochę zakurzone to miejsce. Już dawno tutaj nic nie zmieniałam. No i też dużo, w dalszym ciągu jest dużo muszek. Tutaj mam, słuchajcie, świeczkę Ava May, ale dostałam nowości, więc pewnie niedługo Wam pokażę. Tutaj jest sól, kwiat soli, francuska sól. Bardzo ją lubię właśnie do sałatek, do mięsa. Tak, żeby coś właśnie posypać, czy chociażby na, nie wiem, jajko na miękko. Tutaj sól, pieprz, to są słoiczki z Zary. Tutaj jest herbata mariaż francuska, ale ona już mi się skończyła i tutaj przysypałam sobie jakąś inną. Herbata zielona i japońska. Tutaj herbata zielona proszkowana moja matcha. Tam mam jeszcze granolę, którą muszę zjeść, wykończyć. Cukier, sos balsamiczny. Tego typu rzeczy, więc tutaj muszę to wszystko przejrzeć, umyć, przemyć. A tutaj, słuchajcie, mam kadzidła. Te kadzidła to jest coś takiego, marka Cosmic Dealer. To jest jedno, to jest drugie. Pięknie pachną. A mam jeszcze takie kadzidła, one są bardzo fajne i właśnie muszę wyciągnąć kilka, bo tutaj już mi się tylko jedna ostała. Tutaj mam różane. I tutaj jaśminowe. I najbardziej polecam Wam właśnie te jaśminowe oraz piżmo. Róża też jest bardzo ładna. Właściwie jeśli chodzi o zapach, to one jakoś szczególnie między sobą się nie różnią. Jest minimalna różnica w samym zapachu, ale no jakościowo wszystkie wypadają naprawdę genialnie. I one są długie, palą się około 40 minut i można je kupić w Notino. Przynajmniej ja w Notino je zakupiłam. Są jeszcze inne zapachy i no myślę, że chyba są jeszcze dostępne. Stwierdziłam, że zaryzykuję i zrobię tą miksturę na muszki, czyli wlewam ocet. Jest akurat chyba mam tutaj świeży, pewnie będzie śmierdziało, ale to nic. Spróbuję. Wlewam ocet, płyn do mycia naczyń i jakiś słodki sok. Ktoś napisał, że to pomoże i muszki w
Wszystkie tutaj wlecą, więc postawię tutaj przy oknie, albo nie, niech tutaj to sobie stoi. Z tej strony tu są muszki, więc liczę na to, że one tutaj wlecą, wpadną i znikną. Minęło jakieś półtorej godziny i nic. Ani jedna mucha się nie zatopiła. Siedziały na brzegu, ale w środku nic nie pływa. Także u mnie to nie działa, albo złe proporcje. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale u mnie to nie działa. Więc tak. Sprzedam Wam fajny przepis na właściwie prosty smoothie, a bardzo smaczne. Ty chcesz mój przepis sprzedawać? Tak, to jest Twój przepis, który jest zapożyczony. Jest wykupiony. Wykupiony. Więc tak, mango. Będzie mango, tu mamy połówkę banana. Może być taka, czy nie? Może być, szkoda, żeby się zmarnowało. I mango, 80 gramów, aczkolwiek ja to zrobię na oko. Nie, to świetny przepis. Jedno. Zapytaj widzów, czy mają jakieś rady na muszki. Czy pytałaś? No, pytałam, no przecież tam stoi moja mikstura na muszki. I przecież przeżywałam, bo jedna się utopiła. Czyli ona po prostu stoi. Patrz, a nawet jej chyba nie ma, więc... A nie, utopiła się. Ożyła. Jedna się utopiła. A co to jest? No tutaj jest ocet, płyn do mycia naczyń i sok z pomarańczy. Czyli słodki sok i... No, to nic nie daje. Czyli tak, mamy tutaj połówkę banana. Powinno być 80 gramów mango na jedną porcję. Ja tutaj prawdopodobnie dodałam trochę więcej, więc będzie bardziej w smaku mango. I dodajemy sok wyciskany z pomarańczy. Ten akurat nie jest. No i dobra. I sok pomarańczowy do tego zalewamy. O, teraz powinno być ok. Zakręcamy. No, z soku zagęszczonego. I blendujemy. Ada się chce blendować, tak? Proszę bardzo, blenduj. Tu jest przycisk. Możemy teraz wyciągnąć, zobacz. Tak, czary mare. Teraz to odkręcamy. Ups, i teraz tutaj jest sok, zobacz. Teraz to trzeba przelać tu. No, nawet podobna konsystencja. Nie, idealna. Mhm. No i co, Adaś spróbuje? A to nie miało być dla mnie? Proszę. Boże, moje życie. Nie dokończę. Dobre? Nie? Nie. Jeszcze zwieńczeniem powinien być listek mięty. To daj tacie. Dziękuję. Proszę. Jest to jedno. Jest to jedno? Już nie, bo nie ma składników. Mm. Pycha. Ma składników? Mm. Nie ma już mango. Mm. That's all.